Dzień dobry Państwu. Ja nie mam prezentacji żadnej, więc od razu się chcę usprawiedliwić. Tytuł tego mojego wystąpienia: nowa rola państwa w świecie globalnej finansjalizacji. Ja bym najchętniej postawił znak zapytania przy tym sformułowaniu, ponieważ tak naprawdę to jest właśnie kwestia, czy mamy do czynienia rzeczywiście z nową rolą państwa w tej nowej sytuacji, ale oczywiście to zależy od kluczowego pytania, czym jest współczesny kapitalizm, bo właściwie to do tego się właściwie rzecz sprowadza. Od odpowiedzi na to pytanie zależy to, ta odpowiedź, czy rzeczywiście jakoś rola państwa się we współczesnej gospodarce zmienia w stosunku do tego, do czego jesteśmy do tej pory przyzwyczajeni. Jak ja się zastanawiałem właściwie, jak zdefiniować ten współczesny kapitalizm, to wydaje mi się, że są takie trzy kluczowe charakterystyki, o których tutaj trzeba by powiedzieć. Pierwsza to to, że to jest system neoliberalny. Czy neoliberalizm jest tutaj takim charakterystyczną cechą. Dwa, globalizacja. Znaczy żyjemy w świecie globalnym, czyli ten neoliberalizm funkcjonuje w świecie globalnym. I po trzecie to jest finansjalizacja, czyli niezwykle rozbudowana i do tej pory nieznana rola czynnika finansowego. No, warto by było oczywiście rozwinąć te trzy punkty widzenia, bo słowo neoliberalizm jest czasem traktowany jako epitet i w związku z tym negatywnie. Więc ja spróbuję, że tak powiem, to troszkę zdefiniować i troszkę popolemizować z takim powszechnie przyjętym sposobem rozumienia tego terminu, bo termin ten właściwie uważa się za synonim odpaństwowienia. Znaczy neoliberalizm właściwie to jest coś, co oznacza cofanie się państwa, ograniczanie jego roli. Mamy oczywiście pewne konkretyzacje tego sformułowania, to znaczy mamy do czynienia z deregulacją, mamy do czynienia z prywatyzacją całych sektorów gospodarki, które do tej pory w większym czy mniejszym stopniu były finansowane albo w każdym razie państwo o nie dbało. Mamy do czynienia z redukcją podatków, zmniejszania skali opodatkowania, czyli taką degresją podatkową i tak dalej, i tak dalej. Znaczy krótko mówiąc, postrzegana jest neoliberalna wersja kapitalizmu, postrzegana jest jako swoista wersja odpaństwowienia, czy odpaństwawiania, może powiedzmy sobie. Otóż ja bym chciał, oczywiście ja nie kwestionuję tego faktu, rzeczywiście tak rzeczywiście jest. Znaczy te charakterystyki, o których powiedziałem, one są faktem, tylko że problem polega na tym, że można też jeszcze inaczej na ten problem tego współczesnego kapitalizmu i jego tej wersji neoliberalnej spojrzeć. Można spojrzeć na to w ten sposób, że to jest nie tyle może system odpaństwowiania, tylko raczej system, w którym kapitał, no w tym przypadku właśnie już globalny kapitał, w istocie rzeczy podporządkowuje sobie, kolonizuje państwo. Znaczy można powiedzieć, bierze państwo w jaser, prawda? Używa państwo jako narzędzie swojej ekspansji, prawda? A ponieważ ten współczesny kapitalizm cechuje się niewiarygodną mobilnością, znaczy kapitał się cechuje niewiarygodną mobilnością, która wynika zarówno z globalnego jego charakteru, ale także, że głównym przejawem tego kapitału jest w istocie rzeczy kapitał finansowy, no to oznacza, że państwo narodowe staje się w gruncie rzeczy w dużym stopniu bezsilne, w dużym stopniu staje się, a demokracja, która funkcjonuje w krajach, także w tych krajach wysoko rozwiniętych, do pewnego stopnia staje się atrapą. Znaczy ja może użyję tutaj pewnej tezy, którą sformułował mój ulubiony ekonomista Danny Rodrik, który jeszcze Nobla nie dostał, ale moim zdaniem już powinien dostać. On sformułował to w ten sposób, że we współczesnym świecie właśnie nie da się mieć trzech rzeczy jednocześnie. Znaczy nie da się mieć globalizacji, demokracji i państwa narodowego. Te trzy rzeczy razem są niewykonalne. Można mieć tylko dwie z tych rzeczy, dwie z nich. W świecie globalnym jest, jeśli utrzymamy świat globalny, to w takim świecie w gruncie rzeczy państwo narodowe, ponieważ jak wspomniałem, jest bezsilne.
jest w gruncie rzeczy państwem, które niewiele może, to chociaż oczywiście z formalnego punktu widzenia odbywają się wybory i oczywiście dokonywane są oczywiście jakieś decyzje, znaczy społeczeństwo podejmuje jakieś decyzje formalnie rzecz biorąc polityczne, ale i tak państwo zawsze dokładnie zachowuje się tak samo, ponieważ kapitał, który tu funkcjonuje, ma nieprawdopodobną zdolność szantażu państw narodowych, znaczy wymuszania określonej polityki i tak naprawdę ta polityka się nie zmienia, chociaż mogą się zmieniać oczywiście konstelacje polityczne. Więc to jest jakby istota tego, o czym powiada Rodrik. To znaczy w moim przekonaniu to, co właściwie można by dzisiaj zaobserwować w odniesieniu do roli państwa narodowego w współczesnej gospodarce, to jest to, że państwo narodowe traci kontrolę. Państwo narodowe traci kontrolę nad sytuacją. I to dotyczy nawet bardzo wielkich państw. Nawet dużych państw, które też w istocie rzeczy tracą kontrolę. Znaczy jedynym właściwie rozwiązaniem tego dramatycznej sytuacji jest coś, co Ulrich Beck nazywał, nie wiem czy najszczęśliwiej, ale nazwał państwem kosmopolitycznym. To znaczy uznał, że właściwie państwo narodowe powinno wykroczyć poza te swoje narodowe ramy. Nie może się w tych ramach narodowych zamykać, ponieważ w tych ramach narodowych nie jest zdolny do prowadzenia skutecznej polityki. Znaczy jedyną rzeczą, którą może robić, to jest budować pewną sieć powiązań międzynarodowych, która pozwoli zbudować jakby kolektywny, czy bardziej globalną regulację, która stworzy jakąś przeciwwagę dla tych destrukcyjnych procesów globalnego kapitału. Proszę bym zwrócić uwagę, to jakby wątek, który kończy jakby ten do pewnego stopnia tą część mojego wystąpienia. Proszę zwrócić uwagę, że my co prawda mamy dzisiaj świat, który wydaje się być niezwykle bogaty i zamożny, ale nawet w najbardziej zamożnych krajach całe duże grupy społeczne cały czas boją się o przyszłość, o swoje zarobki, pracę, emerytury i tak dalej, i tak dalej. To jest niebywała rzecz, że przy tak niezwykle zamożnych społeczeństwach wciąż te lęki są tak głębokie. Znaczy ja spróbuję zwrócić uwagę na jedną szczegółową kwestię dotyczącą tej tezy, iż należy budować państwo kosmopolityczne. My mamy dzisiaj, jesteśmy skonfrontowani dzisiaj z nieprawdopodobnym zagrożeniem migracyjnym, tak? To znaczy ta fala migracyjna, która potencjalnie dzisiaj już szturmuje Europę, jest wydarzeniem, czy zdarzeniem, czy jest scenariuszem, który może się jeszcze jedynie tylko pogłębić. Myślę, że mało osób zdaje sobie sprawę z faktu, że mniej więcej do roku 2050 Afryka, czarna Afryka, czy subsaharyjska Afryka, żeby użyć bardziej neutralnego sformułowania, powiększy się o miliard ludzi. O 1 miliard ludzi w ciągu 35 lat. Część z tego miliarda prawdopodobnie zechce szukać poprawy swojego losu w Europie. Jest absolutnym złudzeniem sądzić, że my możemy to zatrzymać, tę falę migracyjną szturmującą Europę przy pomocy rozbudowy, ja wiem, Straży Granicznej, prawda, albo podobnych tego rodzaju sposobów działania. Jedyna rzecz, która może zatrzymać tę gigantyczną falę migracyjną, to jest zaoferowanie przez Europę, kolektywnie przez Europę, wielkiego planu pomocowego dla Afryki. Znaczy coś w rodzaju takiego wielkiego planu Marshalla. I to nie może to polegać na tym, tak jak nasz obecny rząd opowiada, że tam pomaga i tam jakieś 4 czy 5 milionów dolarów czy euro, prawda, kapnął gdzieś tam, prawda, w stosunku do nie wiem, gdzieś w Libanie czy gdzieś tam, prawda, za jakieś. To jest oczywiście skala, która w moim przekonaniu musi być ogromną skalą. Według mojego szacunku to jest rząd wielkości 20-30 miliardów euro rocznie. W tej oczywiście kwocie powinniśmy być my również. Ja zwracam Państwu uwagę, że Polska to jest 5% PKB Unii Europejskiej, czyli nasze 5% to jest prawdopodobnie kilka miliardów złotych. Trzeba by było również partycypować w tym programie. Nie wiem, czy jesteśmy na to gotowi, ale to jest właśnie to, o czym warto pamiętać, jeżeli się myśli tutaj o tym, jak państwo narodowe w tej nowej sytuacji mogłoby się znaleźć. I druga rzecz, nie wiem, panie dziekanie, czy ja bardzo już długo... I druga rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, to jest troszkę inne pytanie. To jest pytanie o pole manewru państwa narodowego w gospodarce peryferyjnej czy w gospodarce półperyferyjnej. Czyli to jest właściwie pytanie o rolę na przykład państwa polskiego w tej obecnej sytuacji. Znaczy, to jest pytanie w istocie rzeczy o jakie jest pole manewru. Jakie jest pole manewru takiego kraju, czy takiego państwa jak państwo polskie, które ma jakby...
zamykać tę lukę cywilizacyjną czy lukę rozwojową w stosunku do najwyżej rozwiniętych. Mamy takie pole manewru? Znaczy ono w globalnej gospodarce cały czas się kurczy. Cały czas się kurczy. Ja tylko zwrócę uwagę na dwa aspekty tego problemu. To znaczy, na aspekt przedsiębiorstwa, może właśnie skoro jesteśmy tutaj na tej konferencji pod takim hasłem. Otóż, jak ja na przykład patrzę na Niemcy, które też w jakimś sensie prowadzą swoją politykę przemysłową, to dosyć łatwo można zaobserwować taki mianowicie scenariusz, który przyjmuje państwo niemieckie, że jeżeli chce pewne rzeczy rozwiązać, to angażuje do tego duże prywatne przedsiębiorstwa. Bo na przykład każdy właściwie, kto był w Berlinie, zna prawdopodobnie Potsdamer Platz, to jest taki bardzo elegancki, luksusowy plac w Berlinie. Ale jego zagospodarowanie polegało na tym, że państwo w istocie, wezwało prywatne przedsiębiorstwa i powierzyło im misję zagospodarowania tegoż placu. Problem Polski polega na tym, że jak my chcemy prowadzić politykę przemysłową, to my nie mamy dużych polskich prywatnych przedsiębiorstw. Jedyne duże przedsiębiorstwa, jakie mamy, prawie jedyne, które mamy, to są przedsiębiorstwa państwowe. Otóż gdybyśmy mieli te duże prywatne przedsiębiorstwa polskie, to moglibyśmy oczywiście znaleźć pewien złoty środek między z jednej strony posiadaniem pewnej strategii polityki przemysłowej państwa z pewną logiką rynkową, prawda? Moglibyśmy pożenić te dwie rzeczy, moglibyśmy je połączyć, te dwie rzeczy. Wykorzystanie do tego przedsiębiorstw państwowych jest problemem, czyli nie mamy dużych przedsiębiorstw. W planie Morawieckiego znalazły się takie liczby, które to ilustrują. My mamy trzykrotnie mniej dużych przedsiębiorstw i ponad 10% mniej średnich przedsiębiorstw w porównaniu z gospodarką niemiecką. Oczywiście proporcjonalnie uzmując tę sprawę. Więc nie mamy tych dużych przedsiębiorstw. I nie mamy jeszcze jednej rzeczy, która jest z tego punktu widzenia dramatyczna. To znaczy nasz kapitał społeczny w Polsce jest niezwykle niski. Jest niezwykle niski. To jest drugi czynnik, który blokuje nam sytuację. I zwracam Państwu uwagę na fakt, że niski zasób kapitału społecznego jest czynnikiem, który utrudnia tworzenie się dużych polskich przedsiębiorstw. Bo co to znaczy kapitał społeczny? To jest klej społeczny, to jest zaufanie, to jest coś, co łączy, prawda? To jest coś, co łączy, co tworzy wspólnotę. Nie wierzę, żeby się dało tworzyć duże przedsiębiorstwa, jeżeli ludzie wzajemnie w stosunku do siebie nie mają zaufania. No, my wiemy, że cały problem polega na tym, że jednym z takich kluczowych pomysłów na przełamanie tej pułapki średniego rozwoju, w którą Polska coraz bardziej ewidentnie wchodzi, to jest taka stawka na innowacyjność. No, to jest drugi problem, który w konfrontacji z tym niskim zasobem kapitału społecznego wydaje się być, jakby to powiedzieć, trudny do zrealizowania. Ja żyję dostatecznie długo, żeby wiedzieć i dostrzegać to, że głębokość podziałów społecznych i politycznych w Polsce dzisiaj jest nieprawdopodobnie głęboka i nie ma żadnego precedensu. Doskonale pamiętam, że nawet w stanie wojennym nie było tak głębokich podziałów społecznych, jakie dzisiaj istnieją. To znaczy, to co dzisiaj obserwujemy, to jest w istocie rzeczy postępująca dalsza destrukcja kapitału społecznego, której źródła oczywiście tkwią przede wszystkim dzisiaj w sferze politycznej, ale nie tylko, co powoduje, że ta stawka na innowacyjną gospodarkę, którą państwo miałoby rzekomo realizować, przejawia się w zdumiewającej sprzeczności między sformułowaniem tego hasła, a praktyką polityczną, która jest. Na czym opieram to przekonanie? No oczywiście można by to zilustrować wieloma oczywiście różnymi argumentami, ale bym powiedział, że dzisiaj państwo, które w relacji do sektora prywatnego jest jakby, przestaje się czuć związane prawem. Państwo staje się nieobliczalne. Państwo staje się nieobliczalne. W tym sensie, że sektor prywatny obawia się właściwie ingerencji państwa, zwłaszcza, że mamy do czynienia przecież z procesem, w którym państwo, albo czy właściwie ekipa rządząca właśnie nie ukrywa, że dąży do właśnie rozmontowania państwa
państwa prawa. Więc to są wszystko tego rodzaju elementy, które pozwalają nam stawiać otwarte pytania, czy rzeczywiście hasło na innowacyjną gospodarkę w tych okolicznościach i w tych uwarunkowaniach jest w ogóle realizowalne. Kończę. Mamy zatem tak, mamy zatem sytuację z pewnością nowych wyzwań, mamy zatem nową sytuację, ale wydaje się, że odpowiedzi, które my znajdujemy zarówno na płaszczyźnie globalnej, jak i na tej płaszczyźnie partykularnej polskiej, wydają się być nie za bardzo adekwatne, prawda? No gdybym chciał to jakoś spuentować, to powiedziałbym coś takiego. Mianowicie świat współczesny zalewany jest tą falą populizmu. No ale właśnie on dlatego chyba jest zalewany tą falą populizmu, że jesteśmy w sytuacji, w której nie umiemy znaleźć właściwych odpowiedzi. To znaczy populizm jest swoistego rodzaju reakcją na realne problemy, ale fałszywą odpowiedzią. A fałszywe odpowiedzi rodzą się z bezsilności państwa, o których przed chwilą mówiłem. Dziękuję bardzo.